Przemysław Kołpajew, dzień dobry Państwu. Rozpoczynamy Między Słowami. Gościmy dziś w studio pana Tomasza Stanka, organizatora już kolejnej edycji Skiering w Karpaczu. Impreza, można powiedzieć, dotycząca sportów ekstremalnych i sportów nie do końca jeszcze tak bardzo popularnych w Polsce, chociaż sytuacja się powoli zmienia. Mówimy o motocyklach, które ciągną za sobą narciarzy. Ścigamy się. Bardzo widowiskowe, no i niebezpieczne. Czasami. No ale o to właśnie nam chodzi. Chcemy zrobić show właśnie. To widzieliście już w tamtym roku, impreza się przyjęła i były niesamowite emocje. To jest dla nas wszystkich ważne, prawda? Jest to dyscyplina bezpieczna, każdy jest z zawodników zabezpieczony, prawda? Ale wiadomo, wypadki zdarzają się, ale żadnej tam jakichś strat nie będziemy ponosić. W każdym razie publiczność na pewno może liczyć na sporą dawkę adrenaliny, a tym bardziej zawodnicy. Ale powiedzmy więcej na ten temat, bo do Karpacza już w najbliższą sobotę zjedzie czołówka zawodników, można powiedzieć, z całego świata. Mamy zawodników z Niemiec, mamy zawodników najlepszych z Polski, ale to nie wszystko. To nie wszystko. Jestem w ogóle przede wszystkim w szoku, żeśmy w tamtym roku małą garstką ludzi zorganizowali tę imprezę. Pokazaliśmy, że możemy zrobić imprezę rangi światowej. Zrobiliśmy ją i w tym roku po prostu jest jeszcze lepiej. No, 9 teamów z Niemiec, kompletna czołówka Polski ze sceny motocrossu i enduro. No, bardzo dobrych zawodników narciarzy mamy. Będzie się działo, będzie się działo. Coś więcej na ten temat, bo powiedziałem już, że jedzie motocyklista, z tyłu za nim jest narciarz, no ale jak to wygląda, bo ścigamy się na określonym torze przez jakiś czas i tutaj zawodnicy rywalizują ze sobą. O co chodzi generalnie? O co chodzi? No, miejscem wydarzenia mamy stadion miejski w Karpaczu, prawda? Podpisaliśmy umowę z miastem Karpacz 3-letnią, czyli będziemy organizować te zawody cyklicznie. Jedno okrążenie, czyli 400 metrów. Pętla stadionowa, to będą pierwsze zawody, to jest eliminacje i oczywiście dyscyplina prolog. Oprócz tego będziemy startować systemem KO, 4 motory koło siebie, no i dwa przechodzą zawsze rundę dalej. Ta dyscyplina jest popularna w krajach skandynawskich, na zachodzie Europy. Jak dawno przyszła do Polski? No i jak wygląda generalnie jej rozwój w naszym kraju? Bo tak jak na początku zaznaczyłem, zawodnicy się wdrażają, zawodnicy z różnych innych dyscyplin, wielu osobom się to podoba i chcą spróbować swoich sił. Tak, tak, tak. No, dyscyplina jest młodą dyscypliną w Polsce, prawda? Byliśmy pierwsi w tamtym roku, którzy to zorganizowali. Jako firma, chłopaki ze Ski Vegas podjęliśmy się tej organizacji, olbrzymiej organizacji i przyjęło się. Już dochodzą mnie słuchy, że 2 tygodnie po naszej imprezie już ktoś tam będzie próbował to zrobić gdzieś w Gdańsku, prawda? To, czyli zainteresowanie jest olbrzymie na całą Polskę. Impreza wymaga sporo środków, sporo nakładów. O kwestiach finansowych to zaraz, ale na początek powiedzmy o tym, jak będzie wyglądało całe przygotowanie tego, no bo oczywiście ścigamy się na śniegu, a żeby na stadionie to wyglądało tak, jak wyglądać powinno, tego śniegu potrzeba sporo, no i trzeba go przywieźć, bo na razie opady nie były tak intensywne, żeby bez problemu się to odbywało. Śnieg zwożony ciężarówkami. Tak, w tym roku mamy już wielki plus, że nie musimy zwozić go z Jakuszyc, co się zwiąże z olbrzymimi kosztami, jak wiemy. W tym roku zwozimy śnieg spod hotelu Gołębieski w Karpaczu. Akcję będziemy przeprowadzać dzisiaj od godziny 18 i myślę, że jutro będziemy mogli się określić, ile tego śniegu mamy, czy w ogóle nam ten śnieg wystarczy. Miasto chce wspierać i miasto Karpacz mówi, że to jest świetna inicjatywa, można rozpropagować ten kurort w Karkonoszach. Jak wygląda generalnie zainteresowanie, bo mówimy o jakimś tam wsparciu finansowym, mówimy również o udostępnieniu tego sportowego obiektu. Przydałoby się więcej, czy to wystarczy? Bardzo dobrze współpracujemy z miastem. Podpisaliśmy już umowę 3-letnią. Brakuje nam jednak głównego sponsora imprezy, który by wykupił nazwę zawodów i byśmy mogli powiedzieć, że mamy jakiegoś tam wieloletniego partnera, żebyśmy nie musieli się już tak martwić o te środki finansowe. To jest wszystko kosztuje w dzisiejszych czasach, sami wiemy i na razie robimy to
chodzimy po ludziach, po znajomych, no i tak szczerze mówiąc, żebramy, żeby chociaż ta impreza zawitała u nas i przyjęła się, żebyś to robić co roku. No, ale chyba nie jest tak źle, skoro zawodnicy, czołowi zawodnicy z innych krajów dostrzegają imprezę i przyjeżdżają do Karpacza i mówią, że to jest jedna z lepiej zorganizowanych imprez generalnie w Europie. To racja, racja. No, 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 jeżeli robimy coś, to próbujemy zrobić to na jakimś tam wysokim poziomie, prawda? Sami kładziemy sobie jakąś tam poprzeczkę coraz wyżej i co roku mamy tam oprócz tych zawodów jakieś więcej atrakcji. Też próbujemy dla tych zawodników jakieś tam lepsze nagrody zorganizować, prawda? Żeby ich też jakoś tam zmotywować, żeby powiedzieli wow, Karpacz, Skioring, za rok wracamy. Na co mogą liczyć najlepsi zawodnicy w tym roku w takim razie? Może zdradźmy, uchylmy rąbka tajemnicy. Ja, tak szczerze, Niemcy szykowali się, już tak słyszałem, trenują już tam w Niemczech, ale moim zdaniem w tym roku ekipy z Polski no nie będzie łatwo. Nie będzie łatwo, bo myślę, że chłopaki przyjeżdżają niesamowite nazwiska z czołówki polskiego motocrossu i enduro, że będzie w tym roku widowiskowo i szczerze mówiąc, ten, który wygra te zawody, być naprawdę niesamowitym kierowcą. Jakie trzeba mieć maszyny, żeby w tym startować? Bo w ubiegłym roku, tak jak obserwowałem, to były KTM-y, między innymi 450, 500. Dziewczyny były, żeńska ekipa, tak, 250 tak. I ten motocykl już tak średnio dawał radę. Generalnie na czym można startować, żeby osiągać jakieś wyniki? Bo nie zaczynamy od takiego zwykłego motocykla, bo to może nam służyć do generalnie wprawek takich, jeżeli próbujemy to robić amatorsko. A później co dalej? Później tylko jazda, 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 trening, prawda, czego nasi polscy zawodnicy do tej pory nie mieli. Tydzień temu mieliśmy dopiero opady, spadł śnieg, no i wszyscy są niecierpliwi, ponieważ chcieliby sami przed tymi zawodami, przed tym naszym eventem potrenować, no nie było możliwości. No. Dziewczyny są lepsze, chłopaki są lepsi na tych motocyklach, bo wiadomo, męski sport, więcej adrenaliny i więcej osób garnie się do tego, ale dziewczyny też nie pozostają w tyle i tak jak w ubiegłym roku. Chyba były dwie żeńskie ekipy, które startowały. W tym roku będzie podobnie? W tym roku będzie podobnie i po prostu to widać, że nie jest to tylko dyscyplina męska, ale właśnie, że kobiety jak najbardziej mogą startować. Nawet w tym roku będziemy mieli ekipy juniorów, czyli nawet dzieci, prawda? Rodzice dzwonią do nas, czy mogliby wystartować, że podpiszą deklarację, że zgadzają się na udział w tych zawodach. Oczywiście zgadzamy się na takie rzeczy, jeżeli jest podpisane przez rodzica, że jego syn czy córeczka chce wystartować. Zapraszamy, chcemy tę dyscyplinę po prostu jak najbardziej rozszerzyć i rozwinąć w skali krajowej. A gdzie możemy trenować i generalnie co jest potrzebne do tych treningów, żeby były efektywne i żeby przynosiły później spodziewane rezultaty? No, potrzebujemy dwie osoby, motokrosistę plus narciarza i trochę śniegu. Obojętnie, możesz na jakichś tam różnych polach startować. Możliwości masz dużo, odśnieżonych parkingach. Prowadzicie jakieś szkolenie dla osób, które są chętne, które się zgłaszają, bo to musi być na pewno jakiś instruktor, który powie co i jak, bo na początku korzystając z filmów na przykład zamieszczonych na YouTubie, można podpatrzeć pewne techniki, no ale trzeba również znać podstawy, które zapewnią bezpieczeństwo przede wszystkim, no i umiejętne jakieś wykonywanie chociażby poślizgów, wchodzenie w te poślizgi i później wychodzenie z nich, żeby to wszystko współgrało. Tak, znaczy mamy na razie w planie, chcemy zrobić w ogóle Polską Federację Skioringu, żeby zastrzeżyć sobie całą nazwę. Będziemy otwierać stowarzyszenie po to, żeby starać się już o inne środki finansowe i w tym momencie, jeżeli wszystko będzie dograne, chcielibyśmy stworzyć właśnie taką małą szkółkę dla najmłodszych, żeby to cyklicznie już tam od małego przygotowywać ich do poważnych startów. No właśnie, a gdzie kierować te pierwsze kroki? Słyszymy o imprezie, widzimy tych zawodników, jesteśmy na samej imprezie i chcielibyśmy spróbować swoich sił. Co dalej można zrobić w tym temacie? Podejść do chłopaków, poprosić, czy mogli dać ekipment cały i nie bójcie się, to jest naprawdę warto spróbować i potrzeba troszeczkę odwagi. To na początek kupujemy taki motocykl. Od jakiej kwoty możemy zaczynać? Bo narty to oczywiście można kupić używane, tutaj nie jest problem. Wydatek rzędu 300-400 zł i to na początek wystarczy. No ale maszyna. Co jest lepsze? Dwusów, czterosów i o jakich pojemnościach mówimy na początku działalności naszej w tym sporcie?
nie ma różnicy, czy to jest 2 słów, czy 4 słów, prawda? Ja tak myślę, żeby w tej dyscyplinie to już trzeba tak od 200, 250 kubików, to już możemy zacząć fajnie w tą imprezę wkręcać. Jakieś specjalne opony? Opony z kolcami? Co nie. Opon z kolcami po prostu nie można mieć. Regulamin jest tak postawiony, prawda, żeby ty miał każdy takie same warunki. Nie możemy w ogóle startować. Jedziemy na normalnej oponie. Linka, tak samo długość linki, która jest przywiązana do motoru, jest określona, to jest maksymalnie do 3 metrów. Długość nart tak samo, zaczynamy od 1,50 m wzwyż. Tutaj po prostu próbujemy stworzyć takie same warunki dla każdego. Na to, że będą ścigać się 4 zawodnicy, którzy będą ze sobą rywalizować, i jak to wygląda, bo to będzie z pewnością duża dawka emocji wśród zawodników, którzy obok siebie startują, później zakręty, poślizgi, to będzie widowiskowe dosyć. Bardzo widowiskowe. W tamtym roku widzieliśmy, prawda, że jest to strasznie widowiskowe. Ludzie, którzy stali, oglądali, tam mieliśmy około 1000 osób oglądających, byli pod strasznym wrażeniem, bo to jest taka możliwość, że nagle narciarz się przewróci, czy motocyklista, drugi po nim przyjedzie, prawda, no jest mega show. Zapraszamy. Sobota, czyli to będzie już niedługo, będzie spore wydarzenie, Karpacz. Tak, zapraszamy wszystkich 19 stycznia na Stadion Miejski w Karpaczu. Impreza rozpoczyna się od godziny 10 do godziny 16. No i będą emocje, będzie dzida. Warto przyjść, zapraszamy. Państwa i moim gościem był dzisiaj pan Tomasz Stanek, organizator drugiej edycji imprezy Skiering, która odbędzie się w Karpaczu w najbliższą sobotę. Do zobaczenia.